Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Oto przyjdę wkrótce, Apokalipsa 22:7. To, że Pan jeszcze nie przyszedł, jest powodem jednej z rad udzielonych przez Pawła Tesalonicza. Do dalszego studium. Kolejny rok niemal odszedł do wieczności. Za kilka dni wkroczymy w nowy rok. Moi bracia i siostry, spożytkujcie mądrze pozostałe godziny starego roku. Jeśli w jakikolwiek sposób zaniedbaliście swoje obowiązki, okażcie skruchę przed Bogiem i wróćcie na ścieżkę, na której zboczyliście. Pamiętajcie, jak krótkie jest życie, które zostało wam dane. Nie wiecie, jak szybko czas waszej próby może się zakończyć. Nie mówcie zarozumiale. Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlować i ciągnęli zyski. Jakub 4:13. Być może Bóg ma dla was inne plany. Życie jest tylko parą, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Jakuba 4:14. Nie wiecie, jak szybko wasze ręce utracą sprawność, a kroki pewność. Każda chwila zwlekania pociąga za sobą niebezpieczeństwo. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczeniu. Izajasz 55:6-7. Pytania do dyskusji. Omówcie wspólnie wasze odpowiedzi na ostatnie pytanie z czwartkowej części lekcji. Omówcie także ironię zawartą w fakcie, że im dłużej jesteśmy na ziemi, tym łatwiej przychodzi nam zapomnieć o powtórnym przyjściu Jezusa, choć każdy dzień zbliża nas do tego wydarzenia. Drugie. Dlaczego Chrystus jeszcze nie przyszedł? Czy jesteśmy odpowiedzialni za tę zwłokę? Uzasadnij swoją odpowiedź. Trzecie. Co jest według ciebie najważniejszym dowodem na to, iż możemy ufać obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa? Czwarte. Choć naukowcy nieustannie debatują nad pochodzeniem świata i ludzkości, wielu zaczyna coraz częściej zwracać uwagę na fakt, że długoterminowe perspektywy dla ludzkości, Ziemi, a nawet Wszechświata nie są dobre. Futurolodzy przewidują, iż Wszechświat wypali się albo zapadnie, unicestwiając wszelkie życie. Jako adwentyści Dnia Siódmego wierzymy, że długoterminowe perspektywy dla Wszechświata są wręcz znakomite. Skoro więc nauka tak źle wróży nam na przyszłość, czy powinniśmy się przejmować jej podejściem do genezy człowieka i świata? To pytanie nabiera szczególnego sensu wobec faktu, iż nauka usiłuje przy pomocy różnych teorii, takich jak ewolucjonizm, zaprzeczać istnieniu Stwórcy, który zaprojektował świat i stworzył go w określonym celu. Czy można się bardziej mylić? Podsumowanie. Mamy wiele poważnych powodów, by wierzyć w powtórne przyjście Jezusa bez względu na to, kiedy ono nastąpi. Dziękuję.